Proszę Państwa, przed nami kolejny film z serii Obiektywy. Tym razem ekipa z Fotoformu udostępniła mi kanonowe szkło 28-70, za co bardzo dziękuję. I tak, jest ono z mocowaniem RF. Przy okazji nagrywamy nim wszystkie komentarze, żebyście z tego filmu mogli wyciągnąć jak najwięcej informacji. Żeby nie przedłużać, zaczniemy. Pierwsza i najważniejsza kwota jak zwykle to kwota, którą trzeba zapłacić za dany obiektyw. I tutaj niektórzy mogą się przerazić, ponieważ ten obiektyw swoje kosztuje. Przy czym ja zawsze w każdym filmie sugeruję czekać na różnego rodzaju promocje czy cashbacki, ponieważ w tym przypadku ten obiektyw jest wart swojej ceny. Pod względem gabarytów jest to prawdziwy kolos, który waży prawie 1,5 kg. Wierzcie mi lub nie, ale ten obiektyw zajmuje całkiem sporo miejsca w plecaku czy torbie na sprzęt foto-wideo. Kolejna bardzo istotna kwestia, na którą według mnie warto zwrócić uwagę, to średnica samego filtra, która wynosi aż 95 mm, więc jak sami widzicie, ten obiektyw jest naprawdę potężny pod każdym względem. Jeżeli miałbym tutaj coś doradzić przy wyborze, załóżmy, filtra ND, to mój wybór padłby na 100% na firmę Polar Pro oraz na edycję sygnowaną czy limitowaną, jak to woli, przez Petera McKinnona. Na chwilę obecną mamy drugą generację tego produktu. I co ciekawe, są one również wyposażone w filtry dyfuzyjne, więc tak naprawdę dostajemy dwa w jednym. To, czego do końca nie rozumiem i też trochę żałuję, to fakt, że ten obiektyw nie został wyposażony w opcję stabilizacji. A co ciekawe, RF 24-70 taką opcję posiada. Jak wiadomo, jest on mniejszy oraz tańszy. Jeżeli jesteście użytkownikami R3, 5, 6 czy 7, gwarantuję Wam, że z tym nie będziecie mieli większego problemu, ponieważ stabilizacja w korpusie działa w naprawdę bardzo dobry sposób. Ja wręcz byłem tym ostatnio zachwycony przy okazji testów 85. W przypadku tego obiektywu jest podobnie, jest on na tyle duży i ciężki, że wygodnie leży w dłoniach, bardzo fajnie się wszystko nagrywa i te ujęcia wychodzą naprawdę bardzo płynne. Za to, tak jak w przypadku 24, 70 i 70-200, obiektyw został również wyposażony w blokadę zoomu. Jest to naprawdę bardzo fajny i przydatny patent, zwłaszcza jak dużo podróżujecie, ponieważ gdzieś tam w transporcie ten obiektyw Wam się nie będzie wysyłał, też brud Wam się nie będzie do środka dostał, więc to akurat jest fajny patent, no ale szkoda trochę tej stabilizacji. Najlepszy jednak jest fakt, że przy zakupie tego jednego szkła w zestawie dostajemy kilka stałek, ponieważ mamy tutaj 28 mm, jest 35, 50, 70 i jeżeli jeszcze ktoś się uprze i zrobi sobie kropa na matrycy, wtedy mamy również 85 mm. Dla mnie genialny patent, genialne rozwiązanie, przy czym wartość przysłony w dalszym ciągu wynosi 2. Dla kogoś, kto robi masę przeróżnych eventów, jest to naprawdę bardzo fajna sprawa, ponieważ zamiast brać sobie cały wózeczek z obiektywami czy jakąś dużą torbę, bierzemy jeden konkretny obiektyw, odpada nam również obowiązek przepinania, wypinania i kombinowania, cały czas pracujemy na jednym zestawie, przy pomocy którego naprawdę zrobimy sobie i jakiegoś fajnego close-upa i też przejdziemy do w miarę szerokiego kadru. Skoro już jesteśmy w temacie przechodzenia z w miarę szerokiego kąta do close-upu, warto tutaj również wspomnieć, jak ten obiektyw w ogóle pracuje. To znaczy, regulacja zoom działa w naprawdę bardzo płynny sposób. Jest też coś takiego, że ten pierścień odpowiedzialny za to stawia taki delikatny opór, co według mnie jest na plus, ponieważ tutaj będzie sobie można wszystko precyzyjnie ustawić. Jeżeli ktoś głównie zajmuje się nagrywkami, to wydaje mi się, że ten fakt bardzo szybko doceni. Ale jest też jedna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, a mianowicie ten obiektyw oddycha przy ustawieniu na 28 mm i 70, jeżeli przysłona ma wartość 2. I tego się nie do końca spodziewałem, na szczęście nie dzieje się to zbyt często, jednak warto mieć to na uwadze. To, co na mnie zrobiło największe wrażenie tym razem, to fakt, w jak piękny oraz gładki sposób ten obiektyw rozmywa tło, też jak ta postać jest odcięta od tego tła. I też, żebyśmy się tutaj dobrze zrozumieli, jeżeli na dzień dzisiejszy miałbym wybór pomiędzy tym egzemplarzem a 85, 50, 35, to zdecydowanie wybiorę ten wariant. Już Wam mówię, o co mi chodzi. Jeżeli dużo robicie przy różnego rodzaju eventach typu śluby, koncerty, tego typu wydarzenia, to wiadomo, im jaśniejsze szkło, im większa matryca, tym lepiej, to też ostatnio mówiłem. Jednak umówmy się, całej imprezy nie obskoczycie na przysłonie 1.2, 1.4, ponieważ bardzo często mija się to z celem, no i też tutaj mamy coś kosztem czegoś, więc wydaje mi się, że ten obiektyw jest takim idealnym kompromisem. Wiadomo, w słabszych warunkach oświetleniowych jak sobie poradzi, wiadomo jak jest ze szczegółowością, jak działa autofokus. Tego tutaj nie muszę powtarzać, macie masę sampli, więc sobie sami możecie ocenić, jak on wypada. Jeżeli miałbym ten obiektyw opisać w kilku prostych słowach, to powiedziałbym, że pomimo kilku drobnych wad jest on naprawdę genialny. I tutaj może być niemałe zaskoczenie, ponieważ na YouTube jest cała masa materiałów, gdzie użytkownicy narzekały, jakie są duży, jakie są ciężki, ile on nie kosztuje. Ja się z tym zgadzam, ja się pod tym podpisuję, jeżeli ktoś zajmuje się nagrywkami, no to wiadomo, do takiego setupu będzie musiał dołożyć klatkę operatorską, rekorder zewnętrzny, mikrofon, kilka innych bajerów i naprawdę robi nam się ciężki i potężny setup. A z drugiej strony, jeżeli ktoś chodzi z innymi obiektywami jeszcze w plecaku, no to tutaj odpada potem przykry obowiązek, że musi dźwigać ze sobą dodatkowy balans, więc coś kosztem czegoś mi ta uniwersalność osobiście bardzo się podoba. Dla użytkownika 24-70 takiego jak ja, po tych testach stwierdzam, że tutaj są delikatne braki. W najbliższym czasie zrobię prawdopodobnie przesiadkę. Dajcie znać, co myślicie na ten temat. Jestem bardzo ciekawy waszych opinii. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.